Już w piątek na hali OSIR odbędą się Mistrzostwa Polski Młodych Badmintonistów. Suwalczanie w ostatni weekend mieli okazję kibicować naszym badmintonistom podczas 44. drużynowych Mistrzostw Polski, gdzie padł kolejny rekord. Zawodnicy z Suwałk już po raz 16 zostali mistrzami drużynowymi Polski. 16 wyjątkowych wydarzeń mieliśmy w ciągu ostatnich 19 lat, kiedy pierwszy tytuł w 1998 roku zdobyliśmy drużynowego mistrza Polski, to przez te ostatnie lat 19 zdobyliśmy 16 tytułów. A więc dominacja SKB Litpol-Malow Suwałki jest absolutna. Tylko trzykrotnie, raz Technik Głubczyce, raz Hubal Suwałki i raz AZS Krakowski pozbawili nas tego tytułu. Niemniej jednak dominujemy w XXI wieku i w końcówce XX w sposób absolutny. Teraz po raz kolejny w ostatnich latach graliśmy finał po rundzie zasadniczej z Hubalem Białystok. W ostatnich latach z nimi najczęściej się spotykamy. No i ciągle ten tytuł zdobywamy. Żeby stworzyć drużynę mistrzów, jak zauważa prezes SKB Suwałki, potrzeba wielu zabiegów. W grę wchodzi praca zawodników, trenerów, biura SKB, a także skupiających się wokół klubu działaczy i sponsorów. Znajomość rzeczy, profesjonalizm i to wszystko składa się na taki wynik, chociaż te wszystkie elementy, o których mówiłem, wcale nie znaczą, że taki wynik można osiągnąć. My osiągamy. Nie chcę powiedzieć, nam udaje się osiągnąć, bo nie udaje się. Kolejne emocje sportowe już w piątek. O 9:00 odbędzie się inauguracja trzydniowych indywidualnych mistrzostw Polski młodzików. Pokazaliśmy w ubiegły piątek, jak gra nasza elita, jak skutecznie, jak pięknie. Teraz chcemy Suwalczanom zaprezentować naszą młodzież. W indywidualnych mistrzostwach Polski zagra po 32 najlepszych singlistów z listy rankingowej i z eliminacji makroregionalnych i po 24 najlepsze pary w grach podwójnych również z rankingu polskiego. W ubiegłym roku młodzi Suwalczanie wywalczyli 2 medale. Zgodnie z przewidywaniami tym razem będzie ich więcej. Z rankingu do mistrzostw zakwalifikowało się 11 naszych badmintonistów. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, szczególnie rodziny młodych zawodników, do tego, by zagrzewali ich do walki.